Siemane, jestem Savitry z Hearthstone, dzisiaj porozmawiamy sobie o kartach, ale nie tych nowych, które pojawią się już niedługo z Hearthstone z dodatkiem Wizbank Sports Shop, ale te, które wyrotują razem w sumie z tym dodatkiem, ale będą oczywiście spowodowane rotacją. Dzisiaj będziemy patrzeć na trzy dodatki, z którymi się pożegnamy, trzy wielkie zbiory kart i opowiem wam o tym, za czym ja będę na pewno tęsknił, a za czym tęsknić zdecydowanie nie będę. W Demon Hunterze nie ma chyba dużo, ale rozpoczyna on już ogólny, ten tematyczny zakres, do jakiego wchodziło Sunken City, czyli kolosale. Kolosale według mnie, podobnie tak jak Tetani, mi się bardzo nie podobają jako karty, ponieważ to po prostu pojedyncze karty, które praktycznie w każdym deku można grać, z małymi wyjątkami, jak się okaże, jak przejdziemy sobie po kolei po klasach, ale generalnie budując dowolny dek wtedy w czasach Sunken City, po prostu wsadzaliśmy tam kolosale. Podobnie jak teraz wsadzamy do wielu deków Tytanów. Oczywiście teraz, kiedy mamy ogromną tę pulę kart, możemy już tak super, super zoptymalizować deki. Okazuje się, że czasami na Tytanów tam nie ma miejsca, ale z reguły, jeśli po prostu tworzymy nowy dek, który ma jakieś tam synergie, ale nie jest taki super, super synergiczny, jak na przykład, nie wiem, Bran Warrior, czy tam Battle Cry Warrior, to generalnie kolosale są takim automatycznym dołączeniem. I takie karty mi się jakoś bardzo nie podobają, więc cieszę się, że one ze standardu wyrotowują. Poza tym tutaj w Demon Hunterze chyba nic takiego, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę, nie ma. W Druidzie za to widzieliśmy sporo z tych kart, a niektóre widzimy nawet do dziś dzień, takie jak karty jak Aquatic Form. I to jest również przykład bardzo dobrej karty, która jest okej. Okej, w tym sensie, że ona jest dobra, że ona jest grywalna, że ona jest nawet bardzo często grana, ale nigdy nie spotkałem się z stwierdzeniem, że oj, Aquatic Form to jest mega OP karta. Jest to karta może nie tyle sytuacyjna, co różne nam może rzeczy dać w zależności od tego, ile mamy many, w jakimś sensie dopasowuje się do tego i powiedzmy z biegiem gry staje się w zasadzie coraz lepsza, ale właśnie dzięki temu jest zbalansowana i to jest, tak jak mówię, bardzo dobry przykład karty, którą może nie tyle, że będę tęsknił, ale też nie cieszę się, że wyrotowuje. To jest karta, która mogłaby spokojnie zostać i ja nie miałbym z tym żadnego problemu. Przez jakiś czas widzieliśmy, z tego co pamiętam, Bottom Feedera. Takie podejście do druida było. Tutaj też ten Moonbeam gdzieś się pojawiał w jakimś takim spell damage druidzie. Ja się cieszę osobiście, że ta karta bardzo wyrotowuje. Nie dlatego, że mam z nią jakieś złe wspomnienia, tylko że myślę, że nowe wspomnienia mógłbym bardzo niemiłe z tą kartą nabrać, ponieważ spell damage druid z czymś takim mogłoby robić naprawdę bardzo duży removal, bo bierzmy pod uwagę, że albo removal, albo też obrażenie w twarz, bo to jest przeciwnik, a nie konkretnie stronnik. Kolosal przez chwilę był grany, to jest na przykład karta bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa w tym sensie, że jej nigdy nie widziałem. Nigdy nie widziałem tej karty granej, jakoś chyba tak druid umknął tej synergii zaklęciowej, albo może to było grane wtedy, kiedy ja jeszcze nie miałem okazji po prostu obcować z tą kartą. Dziwi mnie to, ponieważ wygląda to na bardzo mocną kartę, bardzo dobry sposób na zapełnienie stołu, tym bardziej, że druid ma takie rzeczy jak Miracle Growth i różne inne bardzo drogie spele, więc tam można było rzeczy naprodukować, ale widać, co innego było wydajne. W Hunterze za to pożegnamy się z dużą pulą generalnie rzeczy, które miały fajne synergie ze spelami, potem w jakimś Arcane Hunterze, generalnie rzeczy, które pozwalały na synergię między spelami, między nagami oczywiście, bo tutaj Krakenbane jak najbardziej widziałem tę kartę nieraz. Bardzo mocna karta Urchin Spines, ale no nie w tej klasie, bo gdyby to była karta w, może nie dowolnej, ale gdyby na przykład ta karta była w magu, to mogłoby robić w magu pewnie musiałaby kosztować z dwie many już co najmniej, jeśli nie więcej nawet. Poza tym chyba Shellshot, przepraszam, był całkiem tam się pojawiał. Hydralodon do chyba dziś dzień nawet w Hunterze jest znowu przykład, myślę, że takiego kolosala, który jest solidny, dobry, ale nie powiedziałbym, że jest OP, ponieważ tego Hydralodona, i to jest bardzo, bardzo ważne w tej karcie, że nie dało się go, że tak powiem, wyciągnąć przedwcześnie. Znaczy dało się, ale wtedy te jego głowy nie miały rasza, bo to jest jednego krzyk bojowy, dzięki temu ten Hydralodon był trzymany w tych ryzach, powiedzmy, zbalansowania. Idąc dalej w magu. W magu przychodzi ten przykład kolosala, który okazał się w ogóle niegrywalny. Znaczy nie tyle, że niegrywalny, co po prostu mech-mag, mimo naprawdę wielu kolejnych dodatków, które dodawały mechy, mimo nawet takiego ostatniego już rzutem na taśmę przed rotacją zmiany tego, przepraszam, nie tego, tylko o tego, Trench Surveyora, który jeszcze przed chwilą był 2 many 3-2, teraz jest 1 many 2-1, zmiany jeszcze jednego mecha, ale to nie w tym dodatku, to potem będziemy jeszcze o nim mówić. No mech-mag po prostu nie zadziałał i tego się nie dało grać, a uwierzcie mi, ja próbowałem. Próbowałem także grać Sivare, która była bardzo fajnym dodatkiem do w pewnym momencie całkiem niedawno, nawet teraz maga z, ojej, jak się nazywa to, z Light Showem, Light Show Mage, to gdzieś tam przewijał się, bo bardzo, bardzo znikomy sposób, ale się przewijał deck. Lady Najjar była też, myślę, że fajną kartą, która pozwalała właśnie na ciekawą i zdrową synergię z różnymi szkołami magii, ale nie taką, wiecie, dziką jak Sieve czy inne takie karty, które robią naprawdę cuda, jak zagraliśmy dużo szkół magii, tylko tutaj skupiamy się na tych trzech konkretnych i
I też wygląda to na całkiem solidną kartę. Spytlash Siren była przez moment grana i to dosyć tłusto grana. To była analogiczna karta do karty Demon Huntera, do której pewnie jeszcze, znaczy tej karty nowej z Badlandsów, czyli tego trzymany, sobie skoczmy szybko do niej, to jest, będzie Badlands. Trzymany, czy teraz już 4 many? Z tego co pamiętam, to będzie, o, Blindside Sharpshooter. Jeszcze niedawno trzymany 1-3, wcześniej chyba trzymany 1-5, z tego co pamiętam, i później dostała ta karta nerfa, potem dostała buffa, potem dostała znowu nerfa. Generalnie wokół jednej karty cała ta klasa się skupiała, co też uważam, że było takim, no, ja uważam, że nie fajną interakcją, że jednak mamy tyle różnych ciekawych kart w klasie, fajnie by było, gdybyśmy mogli używać ich wszystkich możliwie, albo dużo z nich, a nie tak tylko jednej. I Spytlash Siren miał ten sam problem, bo ta karta chyba wcześniej była za 4 many, coś takiego, w każdym razie łatwiej było ją zagrać, potem zagrać te nagi, a to, że to jeszcze tu się odświeżały kryształy many, no to można było zrobić naprawdę bardzo dużo. Poza tym dostaliśmy mechy i no wyszło to tak raczej mech. Paladyna wyrotowuje, to od razu skacze do tej ostatniej skrony, The Garden's Grace, bardzo długo grana, cały czas teraz grana karta, przez ogromną część tego czasu od wydania Leviatana, także był on mocno grany, Light Ray też się pojawiała, w tym takim, jeszcze wcześniej mieliśmy takie podejście, takie piór do Paladyna, do tego jeszcze dojdziemy w Natrii, ale no różne z tych kart tutaj się gdzieś przewijały, ja uważam, że bardzo fajnie, że ten Garden's Grace, swoją drugą kartę przed chwilą dosłownie znerfiona, wyrotuje też ten Leviatan, bo to by po prostu, już mi się krótko mówiąc, znudziły te karty. Niestety, że na przykład Leviatan był OP, nie myślę, że ten Kolosal był OP, te karty też nie są. Tu bardziej chodzi o to po prostu, że różne synergie wpływają na to, że no właśnie, bo jak Paladyn ma mnóstwo takich świetnych dropów za 7, a wcześniej ma świetne dropy za 6, za 5, za 4, za 3, 2, 1 i od pierwszej tury do 8 jest w stanie po prostu być takim źródłem i obrażeń, i value, i po prostu mocnych tempo zagrań, to się robi nieprzyjemnie. Więc tu raczej chodziło o synergię, żadne z tych kart nie będę jakoś smutno wspominał. Whirlpool, bardzo, bardzo ciekawa karta w połączeniu z Drownem i jeszcze tym Black Behemothem i tam parę jeszcze innymi kartami. Pozwalała Priestowi na absolutne po prostu czyszczenie stołu i raz po raz i generowanie ogromnego value. Control Priest był jednym z lepszych deków w pewnym momencie. Co ciekawe także, całkiem niedawno ten Serpent Wig i jeszcze parę z tych kart, tutaj chyba też ta księżniczka Valishjo, ona także była całkiem niedawno jeszcze dosłownie na Mistrzostwach Świata wygrał, może nie ten jeden deck wygrał, ale był naprawdę absolutnie robił furorę, gdzie deck, którego w ogóle się nie spodziewaliśmy, ten taki, nie wiem, tempo jedynkowy Priest z tą nową kartą, która tam za 6 many bodajże duplikuje wszystkie dropy za 1 w naszym deku i paroma jeszcze innymi synergiami z kartami generalnie za 1, zrobił absolutną furorę. Był absolutnie poza metą dekiem, a okazał się, że świetnie konturuje po prostu odpowiednie deki i turniejowo sprawdza się genialnie, więc to był myślę, że taki fajny sposób wskrzeszenia karty jeszcze no, na długo po jej już wydaniu. Tutaj myślę, że będę szczególnie tęsknił za Drownem, bo to było naprawdę mega, mega value. Podobnie Whirlpool, który potrafił kasować tych wszystkich Astalorów. O, to było też bardzo, bardzo przyjemne do zagrania. W Rogu mieliśmy jakieś podejście do piratów i mieliśmy tutaj kartę, która została całkiem niedawno znerfiona, też karta, która po wydaniu, a przy Badlandsach dopiero w zasadzie zaczęła grać, bo Dreamy the Kid, który był w stanie kopać i to okrzykiem bojowym i jeszcze agonią, no to był miłą kartą do zagrania i od razu aktywowania. Jackpot Rogue też przez długi czas, pamiętam, że był grany. Tutaj w tym Rogu ja oczywiście zawsze będę sceptyczny, o ile podoba mi się strasznie ten pomysł taki tematyczny na Łotra, że on dostaje karty, ale z innej klasy, co ma jakby, wiecie, nawiązywać do jakiegoś takiego kradzieży, takiego łotrostwa dosłownie w prawdziwym życiu, ale to, że to są zawsze losowe karty, to potem sprawia, no, myślę, że różne nieprzyjemności przeciwnikowi, bo czasami Łotr dostaje po prostu jakieś takie super karty, które, nie bez przypadek jest jednak rozdzielenie klas, nie przez przypadek Priest dostaje pewne karty, które jakiś tam koszt many mają, a Łotr dostaje inne karty, a na przykład, Hunter dostaje inne karty. I tak jak Arkin's Pines byłoby super OP w niektórych klasach, absolutnie OP, w Warriorze na przykład, gdzie on ma mnóstwo tych Whirlwind efektów i za jeden manu Whirlwind to by było absolutnie OP, tak niektóre karty po prostu nieklasowe Łotra potrafią w nim robić furorę. Oczywiście z drugiej strony są kontrowane przez takie karty, które są w ogóle niegrywalne w Łotrze, mają synergię z czymś, do czego Łotr nie ma po prostu dostępu. No ale cóż, Krematoa przez długi czas ten kolosal był grany, solidny,
konkretny, zadający też obrażenia w twarz, bo potem te jego nie mackie, tylko szczypce dawały nam broń, naszemu bohaterowi, więc mogliśmy też lecieć w twarz bez problemu. Całkiem niedawno został zbufowany Hooktusk, która to karta była przez moment, z tego co pamiętam, w dosyć śmiesznej sytuacji, ponieważ nie wiem, czy było w ogóle wystarczająco piratów, żeby grać tę kartę, bo jednak tutaj musimy zagrać 8 innych piratów. Oczywiście 8 kart piratów było jak najbardziej w mecie, no ale też chodziło o to, żeby oni byli grywalni, żeby byli w miarę jacyś tam dobrzy, żeby działali, żeby ich jeszcze dobrać. Teraz z 8-8 i tego wymagania 8 piratów zostało to wszystko zmienione na 7. Nadal możemy plądrować naszego przeciwnika w paskudne sposoby, ale z tą kartą się i tak pożegnamy, więc długo plądrować w mecie nie będzie. Szaman i oczywiście nie sposób wspomnieć o Bioluminescencji, która to był taki nerf, który po prostu zupełnie zabił kartę. Były takie karty, które były nerfione wielokrotnie, były chociażby ten Blind Eye Sharpshooter, która najpierw była nerfiona, potem buffowana, potem znowu nerfiona. Były karty, które były na przykład kilka razy nerfione, a i tak są grane. Bioluminescencja była przykładem tej karty, gdzie jeden nerf wystarczył absolutnie, żeby zabić kartę oraz w sumie cały deck. Bo wcześniej to było zatrzymane, z tego co pamiętam, i był taki OTK Szaman, który po prostu przyzywał sobie kilka postaci naraz na stół, dawał im wszystkim spell damage i szedł wszystkim jak leci, takimi kartami na przykład jak Geyser czy parę innych rzeczy, w naszą twarz. Co nie było fajne, ja się bardzo cieszę, że zostało znerfione i że to wyrotuje. Ten Gulper chyba nie jest aż tak często, ale też był grany oczywiście jako kolosal. Karta, za którą ja absolutnie będę tęsknił, ja nadal uważam, że jest super potężną kartą. 5 many, rozkaz Neptulona, za 5 many i okej, Overload 1, dostajemy 10-8 statystyki, to jeszcze z Rushem i to na dwóch postaciach na stole, to jest bardzo mocna karta. Uważam, że mimo tego, że jest mocna, to nie powiedziałbym absolutnie, że jest OP, bo Szaman też chyba poza tym swoim takim spell damage'owym podejściem i poza może przez jakiś czas totemami, ale no, nie był aż tak potężny. Warlock za to uważam, że dostał i do tego będziemy jeszcze niestety pomysłu wracać, bo to chyba przy Natrych się także pojawi, ale Warlock dostał taki bardzo zamknięty w sobie pakiet kart. I to myślę, że jest generalnie taki... To jest fajne, jak raz na jakiś czas oczywiście coś takiego się zdarzy, ale na dłuższą metę jest to duży problem. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że te klątwy, które Warlock dostał, są bardzo, tak jak mówię, w hermetycznym swoim takim środowisku, bo one nie mają żadnej synergii z czymkolwiek innym, one mają tylko synergię ze sobą, zawsze chodzi o The Abyssal Curses, nie dostaliśmy do nich żadnego supportu potem, bo to był jedyny dodatek, w którym te klątwy weszły i w zasadzie tylko takiego Warlocka przez to można było dostać. Były jakieś podejścia murlockowe, dostał bardzo takie dwa pomysły, albo grasz murlocki, albo grasz klątwy, jakby tu nie było nic innego po Sunken City, przynajmniej z Sunken City wychodzącego. Immolate, to się oczywiście gdzieś tam pojawiało czasami w jakimś losowym, wiecie, zagrywaniu kart, czy losowych kartach, które dostaliśmy ze Studni Światłości, albo z jakiegoś więzienia Yoxarona, ale to jest raczej boczny przykład. Commander Ulthuk, czyli jedyny sposób chyba, jeśli dobrze pamiętam, przez ten cały, od wyjścia Sunken City aż po dziś dzień, to był jedyny chyba sposób, żeby właśnie płacić za karty życiem, a nie manną. Ale może się jeszcze ugryzę w język, bo może coś znajdziemy. No i Zakul i te klątwy mi się to nie podobało, ponieważ to strasznie, wiecie, tak zero-jedynkowo podchodziło do klasy. W sensie albo gracie to, albo nie gracie to, bo nie dało się trochę grać klątw, trochę nie grać. W sensie albo lecimy w klątwy i my trzeba wtedy grać wszystkie te karty, bo to wtedy tylko ma sens. No albo nie. Gigafin też przez jakiś czas w kontrolnym czy niekontrolnym, w tym klątwowym urloku jak najbardziej był. Za tymi klątwami zdecydowanie nie będę tęsknił, tak samo nie będę tęsknił za tym designem, a tak jak mówię, to się jeszcze niestety powtórzy co najmniej raz. Warrior. Tutaj chyba nic szczególnego nie ma. Co ciekawe, po długim, długim czasie ten Trenchstalker, jak wyszły te różne buffy do stronników na mnóstwo sposobów, po różnych dodatkach i zarówno w ręce, jak i w deku i tak dalej, to była karta, która przez... No, może tam była po jakimiś podejściami takimi do OTK, no, ale to było powiedzmy takie w porządku OTK, bo to było strasznie, strasznie długie. Dało się przeciwko temu grać, bo wystarczyło, że mieliśmy po prostu dużo stronników na stole i wtedy już ten Trenchstalker nie miał aż takiej dużej szansy na trafienie nas w twarz, a potem mogliśmy go zniszczyć. I to było chyba takie OTK, które po prostu nie było jakieś bardzo fatalne, tak bym to nazwał. Nie sposób wspomnieć o tym, że nadal From the Depths, ten Lava Gurger i jeszcze oczywiście karta, która przez długi czas w ogóle nie była grana, ten Tidal Revenant, a pojawiła się potem dopiero, jak się okazało, że no, 8 many, 5-8, zadaj 5 obrażeń, dostaniesz 8 armora, to może nie jest super, ale już zadaj 10 obrażeń i dostaniesz 16 armora z branem, no to jest absolutnie cudowne. A jeszcze jak mamy do tego Odyna, no to była piękna karta, która łączyła Odyna i brana w jednym deku, więc za samą tą kartą mogę trochę tęsknić, ale za jej synergiami oj, absolutnie. Kolosal chyba gdzieś tam przez jakiś czas się pojawiał. W neutralnych kartach są moje dwie absolutnie, nie wiem czy nawet nie top dwie ze wszystkich tych trzech dodatków, na które dzisiaj będziemy patrzeć, bo jest tutaj oczywiście Finley. Kolejny przykład karty, która była bardzo dużo grana, bardzo dużo w kontrolnych dekach,
absolutnie nie można powiedzieć, że jest OP kartą. Nie była nawet częścią chyba nawet żadnego OP komba przez cały ten czas. Nie wiem, czy na Wildzie jest, chyba nie, z tego co tak mi wiadomo, ale to ja nie, aż tak bardzo się w Wildzie nie ekspertyzuję, powiedzmy. I będę na pewno tęsknił za tym filmem. Ja bym chciał, żeby ta karta na przykład została z nami w standardzie, w korsecie w tym sensie. Druga karta to jest mój absolutny faworyt. To jest moje top 1, myślę, że kart, jeśli chodzi o design cudownych. Ponownie karta, która była bardzo dużo grana, ale niestety nie będzie, myślę, że w przyszłości. Na Wildzie tak samo, już mówię dlaczego. Bo mimo tego, że to jest super mechanika, 4 many 4-4, dodajemy 1-1 na Galinga do naszej ręki, odkrywamy spell, który kosztuje 3 mniej i uczymy go. To uczenie, to, że to jest, wiecie, nauczyciel, to jest uczeń i to pięknie, to faktycznie działa, bo nauczymy go za spellu i potem możemy jakby rzucić spell za pomocą okrzyku bojowego, to jest bardzo ciekawa interakcja, bo to nie liczy się jako rzucenie spelli do różnych tam, nie wiem, synergii. Na Galing też nie ma obniżonego kosztu, jeśli mamy obniżony koszt spelli. To też jest zawsze na przykład ta sama wersja spela, jeśli spell na przykład jest dissonant harmonic spell, czyli ten, który się zmienia co turę w inną wersję siebie, to zawsze będzie ta podstawowa wersja. Bardzo, bardzo ciekawa karta. Absolutnie nie powiedziałbym, że była OP. Nie pamiętam, czy ona była jakoś nerfiona. Coś mi tak świta, że może. Ale w tej obecnej swojej sytuacji jest bardzo, bardzo zbalansowana. No myślę, że na Wildzie niestety nie znajdzie swojego jakiegoś użycia, bo pula speli w momencie, kiedy ona była w miarę ograniczona, to w większości dostawaliśmy coś, co nam jest przydatne. Ale potem, jak tych speli dochodziło bardzo dużo i na przykład próbowaliśmy w magu to robić, to mogliśmy dostawać karty, które w ogóle nam nie są potrzebne. Na przykład Seafloor Gateway w niemechowym deku, to jest po prostu, to jest martwy wybór praktycznie w tej karcie. I to będzie, myślę, że sprawiało, że ta karta dokończyła swojego żywota, już nie wiem, może dodatek czy dwa temu, ze względu na to, że bardzo zależy ona od puli kart. No a na Wildzie oczywiście pula kart kosztujących nawet 3 lub mniej z tym ograniczeniem jest na tyle ogromna, że nie wiem, czy tego Skull Teachera będziemy chcieli grać i dlatego to będzie karta, za którą absolutnie najbardziej będę tęsknił i tym bardziej będzie mi przykro, że ten taki emocjonalny ładunek zostaje, że możliwe, że nikt już nigdy nie spojrzy na tę kartę tak, jak ona kiedyś była, tak jak kiedyś patrzyliśmy w standardzie. Bo są takie karty, które nie za bardzo zależą od tego, czy są w standardzie, czy nie są w standardzie. Na przykład Okani, czy w standardzie, czy nie w standardzie. Czy w standardzie, przepraszam, czy na dziczy, on jest tak samo dobry lub słaby. No oczywiście, że w dziczy, jeśli jest wyższy ogólnie level, power level kart, to może tak często go nie zobaczymy, ale ten efekt nie zależy od tego, z jaką pulą kart on generalnie współgra. Tutaj jest bardzo, bardzo ważne to założenie. Czy coś jeszcze tu mamy ciekawego? Ashara pewnie to będzie karta, którą trochę tęsknię, bo to jest spell deki, jak się okazuje, no pewnie Water najbardziej, czy deki, które potrafią jakoś duplikować jeszcze stronników, no to one będą bardzo pewnie tęsknić za tą kartą. Dalej były tylko, co ciekawe, naga gigant, który nie był grany dosłownie przez jeden moment. Jak już był grany, to był mega OP, ponieważ był grany w druidzie razem z tą kartą, która zatrzymany pozwalała odkryć stronnika z deku, chyba tak? I dobrać stronnika z deku, coś takiego. W każdym razie leczyła nas za koszt tego stronnika. Czy leczy nas teraz, a wcześniej dawała pancerz. I uleczenie się za 20, a dostanie 20 pancerza, to jest zupełnie co innego, jak się okazało. I ten Naga Gigant był dosłownie przez chwilę grany. Za samą kartą mogę trochę tęsknić, ale no za tym synergią absolutnie. Neptulon. Jak się okazało, mocne dziesiątki są dobre, ale tylko jeśli jesteśmy w stanie jakoś je wyciągnąć przed czasem. Różne sposoby na wyciągnięcie tego Neptulona, nawet z Badlandsami przyszedł nasz Thunderbringer, który pozwalał przyzwać elementala i bestię z naszego deku i w ten sposób wyciągnięty Neptulon myślę, że był bardzo dobry, ale poza tym raczej chyba jako 10, jako karta za 10, nawet mimo tego super potężnego efektu, clearu na stole i jeszcze ogromnych potem potencjałów tego, że te jego ręce zostają, to one i tak są dosyć trudnymi do poradzenia sobie stronnikami, po prostu tradując. Nawet to okazało się, że to 10 many to jest dużo i myślę, że to może nadawać dużo informacji o kolejnych kartach, które będą wydawane, że 10 many to jest jednak po prostu, to musi być jakiś naprawdę absolutnie kończący grę efekt, żeby coś kosztowało 10 many. Tak jak mówiłem, będziemy wracać do mojego problemu, który widzę po prostu w dawaniu takich bardzo scalonych ze sobą i nie posiadających żadnych synergii na zewnątrz efektów, czy relikty. Z wejściem na tri mogliśmy grać Relikt Demon Huntera albo koniec, to jest tyle. Bardzo ciekawą za to kartą, którą
z jednej strony będę tęsknił, z drugiej strony nie będę tęsknił, bo to jest ciekawe, takie, ja lubię te efekty takiego denial, tak to nazwijmy, te ograniczające swobodę naszego przeciwnika, czy to zwiększające koszt jego kart, czy to zamieniające coś w jego ręce, to jest takie, wiecie, trochę wychodzenie poza standardowe, może nie zasady, bo to nadal są zgodne z zasadami karty, ale poza standardowe zagrania Hearthstone, znaczy poza standardowe gram stronnika, wymieniam stronnika, gram zaklęcie, atakuję, nie wiem, twarzą, bronią, czy coś takiego. Meltranix ta karta była bardzo ciekawą, ciekawym podejściem, no ale pozostałe rzeczy, które dostał Warlock z tym dodatkiem, no to było relikty albo nic. Potem jeszcze wyszedł całkiem niedawno w Badlandsach chyba, tak? Nie, przepraszam, w Tytanach. W Tytanach wyszedł ten Jotun, chyba za 5? Tak. Jotun, który jakąś tam synergię z tymi właśnie z zaklęciami miał, w sensie z samymi reliktami, ale i tak to było dosyć, no dosyć hermetyczny dodatek dla Demon Huntera i ja problem, jaki widzę z tymi dodatkami, jest taki, że dostaję po prostu mocny pakiet Demon Hunter i w momencie, kiedy to jest, to może to grać, ale potem, jak się okazuje, że no już deki się stają takie optymalne, bo różne synergie z różnych dodatków wyciągają, łączą je razem i wychodzi coś naprawdę potężnego, no to w momencie, kiedy potrzebujemy szukać mocniejszych synergii niż relikty, no to albo możemy się trzymać reliktów, czyli jesteśmy do tyłu, no bo żadnych nowych synergii z tym nie ma, albo szukamy nowych synergii, przez co ileś tam kart w naszym w ogóle puli do wybierania jest martwa, no bo tego nie weźmiemy do karty, do deku niereliktowego, tego tak samo nie i tego tak samo nie. Więc no po prostu mamy ograniczoną pulę, z której możemy wybierać. Uj, jak nie będę... Znaczy, ja osobiście będę strasznie tęsknił za tą kartą, bo ja uwielbiam te takie mil deki. Uważam, że to jest bardzo znowu ciekawy sposób na wygrywanie gry. No ale w to, jaki sposób robił to druid, był absolutnie nieprzyjemne dla wielu osób. Wiele osób na to narzekało, więc myślę, że za tą kartą mało osób będzie tęsknić. Podobnie za tym kombem, które widzieliśmy, nie zapomnijmy o tym, ale Death Blossom Whomper wcześniej za 5 many razem z Hedgemaze'em, który pozwalał wyciągnąć przedwcześnie dużych stronników, dużych undeadów, no to tam robił niezłą furorę. Ale znowu, wydaje mi się, że nie byłby problemem tutaj Whomper, ani nie byłby problemem Hedgemaze, tylko stronnicy, które będziemy wyciągali. I ja już skoczę od razu, żeby powiedzieć, jaki największy problem jest za kartą, którą absolutnie nie będę tęsknił. Tylko jak do niej dojdę, bo to jest dopiero w Arthasie, przepraszam. Ale też warto wspomnieć na tym etapie o Jailerze. Jailer, który tak sobie skoczymy trochę do przodu. To była problematyczna karta, bo efekt tego immune, czyli efekt takiej nieśmiertelności, chyba to się na polski tak tłumaczy, chociaż to nie do końca jest nieśmiertelność. To jest nieśmiertelność. Immune wydaje mi się, że jest trochę lepszym słowem, bo to bardziej daje nam informację o tym, że to jest jakaś taka odporność, a wręcz jak to się mówi, nietykalność może bardziej, ponieważ karty z imion nadal mogą zostać zniszczone, ten stronnik nadal może zginąć od efektów typu na przykład, nie wiem, Doom, no może coś weźmy ze standardu, ale Twisting Nether. Twisting Nether nadal jest w stanie i poprzednią wersję Jailera także zniszczyć. Dla przypomnienia, ta karta kiedyś była także 10-10, okrzykiem bojowym także niszczyła swój deck, ale sprawiała, że wszyscy nasi stronnicy, w sensie osoby, która zagrała Jailera, dostawali właśnie tę nieśmiertelność, czy może tą odporność, nietykalność, czy coś takiego. I no i to był problem. Po prostu grał przeciwnik Jailera, grał... Taunty oczywiście na szczęście miały tę zależność z immune, że jeśli przeciwnik, stronnik z prowokacją ma także tę nieśmiertelność, to tę prowokację traci, no bo w ten sposób moglibyśmy bardzo łatwo no, prawie wygrać grę, no bo zasłonilibyśmy się stronnikiem, dalibyśmy mu immune i elo, a tutaj jeszcze można coś tam kombinować. Ale dobra, wracając. Druid, taka to była też przez długi czas grana, bo mogliśmy sobie była sposobem na ramp, a druid będzie potrzebował rampu i teraz będzie bardzo mocno odcięty od rampu, bo wyrotują takie rzeczy jak Wild Growth, takie jak Nourish i do tego to już wyrotowuje, więc druid bardzo, bardzo od tego rampu się odsunie, więc no zobaczymy, co się stanie. Control the Spirit nie sposób. Ja będę bardzo tęsknił za tę kartę, głównie dlatego, że można było ją dostać, wiecie, z jakiegoś Prison Vioxaron i wtedy się działo na absolutny chaos na stole, ale z reguły to był taki pozytywny chaos, taki no wiecie, to się dzieje raz na tam 1000 gier, coś takiego, no to no, raz na 1000 to by tak było w perspektywie chyba statystyki całkiem sporo, ale nie wiem, raz na milion gier i to jest bardziej śmieszne niż powiedzmy faktycznie toksyczne. To nie jest taka losowość, która jest na tyle często spotykana i na tyle definiująca grę, jak nie wiem, Knife Juggler kiedyś, dawno temu. Więc tak leciutko będę, taki bardziej z powodu memowego powiedzmy będę tęsknił za tą kartą, ale nie tak naprawdę. Warto też wspomnieć w sumie o tym naszym smoczku, który pracował zarówno do Dragon Druida, jak i do właśnie tego naturowego druida.
i był właśnie takim ciekawym połączeniem tych dwóch podejść do klasy i chyba nawet obecnie jest jeszcze grany właśnie w Dragon Druidzie, jeśli takie w ogóle druid obecnie jest jakoś tam pokazywany. Wild Spirits, który to był nerfiona ta karta z tego co pamiętam, bo kiedyś ten Fox był 3-1 z Rushem i to bardzo dużo zmieniało, te pozostałe karty się nie zmieniły, ale Wild Spirits był, no to było mocne, bo jeszcze mogliśmy także z tego Poachera to dostać i to jest znowu myślę, że przykład takiej karty, która, okej, okay, to jest ewidentnie tematycznie po prostu powiązane, tak, te Wild Spirits z tym. Ale to są karty, które można grać też w innym deku, tak? To nie jest aż tak hermetycznie zamknięte w sobie, w swojej synergii, w takim swoim sosie, że tak powiem, zamarynowane, jak tamte relikty, co nie? To nadal można grać później. I to jest, myślę, że jest właśnie lepszy design, bo dzięki temu pozwala klasie się jakoś, powiedzmy, rozwijać potem. Tutaj nie dużo widzę. Uj, karta, za którą naprawdę dużo osób chyba nie będzie tęsknić. Objection, czyli nasz counter minion w porównaniu do counterspella. Ja myślę, że cieszę się, że tej karty nie będzie, bo to faktycznie więcej chyba frustracji niż przyjemności ta karta sprawiała. Mi oczywiście sprawiała przyjemność, jak udało mi się skontrować jakiegoś wielkiego stronnika przeciwnika, ale to też była taka troszeczkę gorzka przyjemność, bo nawet nie widząc twarzy mojego przeciwnika wiedziałem, jaki wyraz może w tym momencie mieć. Solid Alibi, taki powiedzmy drugie podejście dla maga do Ice Blocka, który był no, bardzo problematyczną kartą i Solid Alibi było też przez jakiś czas w ogóle za 2 many, więc no właśnie. Ponownie dotkniemy w magu problemu zahermetyzowania klasy. I o ile karty takie jak Cold Case są spoko, bo one są po prostu dobre, jakby Cold Case nie trzeba grać w deku związanym z tymi szkieletami, no już Deathboard i Kel'Thuzada, no raczej wypada. I to, że ten support dla tego archetypu, a w zasadzie win condition maga po Natri, był tak mały, no bo to są w sumie, to jest w sumie 5 kart. To jest bardzo mało. Okej, okay, możemy niby grać tego szkieleta w takiej formie. Okej, okay, może tak, chyba nikt naprawdę tego nie grał. Bardziej potem chodziło o synergię takie, żeby sobie jakoś duplikować te zaklęcia, żeby kilka razy mu rzucić ten cold case, żeby rzucić kopię tego z czegoś. To jeszcze działało, ale nadal byliśmy bardzo, bardzo przyspawani wręcz do synergii z konkretnie tymi Volatile Skeletons. Bo gdyby to była synergia z undeadami, gdyby to była ze szkieletami, tak, jeszcze jakiś taki podtyp nieumarłych, no to spoko. Ale to jest synergia z tą konkretną kartą, to nie wiem, czy po prostu Skeleton Maga będzie można jakkolwiek grać na Wildzie. No chyba, żeby się bawić naprawdę w duplikację zaklęć, po prostu wszystko stawiać na te 5 kart, które jest w naszym deku. Contract Conjurer, jakieś tam inne oczywiście i ten właśnie ten Objection, także, a przepraszam, nie 5, 7 kartami, bo jest jeszcze Nightcloud Sanctum i to powiedzmy ratuje, ale to jest nadal, to wiecie, to jest tylko 7 kart z 30 kart, które mamy w deku. Frozen Touch z kolei, który pięknie wchodził w synergię z tą kartą, jest z kolei przykładem bardzo dobrze zrobionej karty, w tym sensie długowiecznej, może nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale takiej długowiecznej karty, którą można potem grać w czym innym, bo to można grać w Mech Magu, to można grać w jakimś taki w Elemental Magu, w dowolnym magu, który ma jakieś tokeny, Frozen Touch pasuje idealnie. Pasuje oczywiście także do szkieletów, przy okazji jest dobrą synergią, ale pasuje też do innych kart. I dzięki temu Frozen Touch widzieliśmy jeszcze później. W Cold Case też, bo to była po prostu dobra karta. No ale Kel'Thuzad po prostu się okazał, że no niestety nie. I to było trochę przykre, ponieważ dwie karty legendarne, które Mag dostał z tego, najpierw oczywiście był grany Kel'Thuzad, ale potem jakoś jak już te szkielety nie były aż tak popularne, no to poszły daleko. Mimo tego, że Mag dostał bardzo duże wsparcie do Secret Maga, okazało się, że Orion nie był grany w magu, który w zasadzie opierał się gdzieś tam na sekretach. Przez jakiś czas był taki deck, który ja wam swoją drogą pokazywałem, którym udało mi się w ogóle dojść do legendy. To był taki mix Secret Maga, maga z właśnie tymi szkieletami i jeszcze tego Excavator. To było takie połączenie trzech różnych pakietów kart, które między sobą miały tam jakieś znikome synergie, wewnątrz miały jakieś synergie, ale nawet w takim deku nie było miejsca na Oriona, mimo tego, że to jest karta ewidentnie dedykowana do sekretów, tylko okazało się, że są no dwie opcje. Albo jak rzucimy sekret w trzeciej turze, czy tam jakoś wcześniej, przed Orionem, to wersja A. Przeciwnik aktywuje go, bo wpadnie w nasz sekret i okej, fajnie, ale wtedy Orion nie będzie miał synergii. Albo wersja B. Przeciwnik go nie aktywuje, czyli pewnie domyśla się, co gramy, bo też nie jesteśmy w stanie grać wszystkich sekretów i po prostu będzie wiedział, jak grać wokół niego, żeby tego Oriona nie aktywować, bo aktywacja Oriona też była takim, swoją drogą to też była taka bardzo niezdrowa, jak już Orion, jeśli się udało w ogóle go zaktywować, no to potem to już wiecie, to już leciało, ponieważ on zakłada kolejny sekret, a nie tylko dostaje +2/+2, to coraz trudniej i trudniej jest zniszczyć tę kartę, ponieważ ona się, że tak powiem, zamyka za kolejnymi sekretami. No nie wyszło to. Dobra, idziemy dalej szybciutko. Paladyn z podejściem, jak ja już nie będę... To nie jest mega OP karta, ale po prostu widzieć ją cały czas praktycznie, cały czas od wyjścia na Atri
już mi po prostu obrzydła, już nie mogę na to patrzeć naprawdę. Przez jakiś czas była oczywiście grana ta hrabina, księżna, oczywiście w tym piór paladynie, ale to już chyba jakiś czas temu, powiedzmy, ta moda na piór paladyna się skończyła, czy powiedzmy ten support, czy po prostu warto jest grać nieneutralne karty, typu na przykład Reino w paladynie. Klasa Xenory przez jakiś czas, tutaj dużo nie było, ale chyba najbardziej mało będę tęsknił za tą kartą. Znowu, to nie jest OP, to nie jest jakieś mega, no to jest dobra, myślę, że okej karta. W Wildzie pewnie też może być grana, ale po prostu widzieć ją non-stop i nic się nie zmienia w tej pierwszej turze, to Priest dostał z kolei jakieś takie podejście do kradzenia kart. Co wyszło, jak wyszło. Identity Theft było bardzo dobrą kartą, bo pozwalało odkryć dwie kopie karty. Gdyby to było dodaj dwie losowe karty, jedną z ręki naszego przeciwnika, jedną z deku, myślę, że ta karta w ogóle nie byłaby grana. Ale ponieważ to był Discover, to było mega mocne. Cathedral of Atonement, bardzo dobry przykład mocnej lokalizacji, która była grana zarówno w agro, jakimś undead priście, jak i w kontrolnym priście, jak i w każdym innym, po prostu dobieranie karty, jeszcze buffowanie stronników i to trzy razy zatrzymany. Znowu, myślę, że przykład karty też, która nie jest OP, która jest bardzo mocna, ale nie wiem, czy ktoś narzekał na to, że to jest OP. Bo jednak lokalizacje są o tyle dobre, że przeciwnik dokładnie wie, kiedy każde kolejne jej użycie nastąpi, więc wie, jak wokół niej grać. No i jeden z oczywiście z bardzo często stosowanych w kontrolnym priście, Clean the Scene removali, aż nie można o nim wspomnieć. Rogue za to straci praktycznie dostęp do wszystkich swoich sekretów, łącznie z o swoim nawet prywatajem, który wyciąga sekrety. Z tego co pamiętam, coś tam jeszcze będzie wyrotowywać. Nie wiem, czy będę tęsknił za sekretami Rogue'a. One nie były aż takim problemem, powiedzmy, jak sekrety Maga, no bo to były jednak tylko za dwie many i to, że nasz przeciwnik, nie wiem, dobrał sobie dwie karty, no to wiecie, to okej, dobrał sobie dwie karty, ale my jakby nie czuliśmy, że coś straciliśmy, nie czuliśmy, że ten sekret nas jakoś wykiwał, co nie? Możliwość dobierania sekretu z innej klasy, to wydaje mi się, że było niefajne, ponieważ tu był jednak ten Discover, ten przeciwnik miał wpływ na to, co weźmie, a dostęp do innych sekretów, szczególnie Maga, tutaj konkretnie chodziło o Maga, oj, no to za dwie many robił, no mógł bardzo namieszać, duży przestrzeń tu była na blefy i o tyle mi się podoba ta karta jeszcze w designie, że jednak tu można faktycznie zablefować, bo można tu powiedzieć, że jednak odkrywamy tę kartę, to nie jest zupełnie losowy sekret, bo to losowy sekret to nie byłby blef, to była po prostu szansa. Ta karta... Uj, też mam mieszane uczucia, bo mówiłem o tym, że ten denial jest całkiem fajny, że to wtasowywanie kart wtasowywanie kart do deku przeciwnika, albo odbieranie kart, albo jakieś zwiększanie kosztu. Tutaj się chyba za każdym razem, jak dostałem tę kartę, czułem troszeczkę taki, no nie chcę być oszukany, ale jakoś tak, że jakaś była w tym niesprawiedliwość. Ale to może dlatego, że sam nie grałem tej karty i nie poczułem tego nigdy z drugiej strony. Bardzo ciekawy na pewno design. I nie wiem, czy nie będę... I tęsknił za tym. Szaman dostał za to mocny support totemowy w tym konkretnym, czy totemowy i też taki ewolucyjny. I obie z tych rzeczy były grane. Nie powiedziałbym, że to było OP, nie powiedziałbym, że ten szaman właśnie totemowy czy ewolucyjny był jakimś problemem, nawet z tym Primordial Wave. To był fajny deck, jakby wystarczyło po prostu grać dużo removali i okej. I też potem się pojawił ten Giant Totem, więc był jakiś late game, były jakieś opcje, to był dobry deck, nie wiem, czy będę tęsknił, nie będę na pewno narzekał. Warlock natomiast dostał pewien support do swoich... czekajcie, czy ja dobrze pamiętam, że klątwy są... Tak, klątwy są Shadow Spellami, więc dostał pewien support do swoich klątw i znowu pokazywało to, że... Jakby jak w pierwszym dodatku się skupimy bardzo na jakiejś takiej hermetycznej synergii, to potem musimy dodawać rzeczy, które mają synergię z tamtą rzeczą. Nie możemy jakby drukować kart, które bardziej, że to te poprzednie karty są supportem do tych nowszych. Tutaj Lady Darkvein była ewidentnie supportem takim, powiedzmy, wstecznym, w sensie, bo ona supportowała te poprzednie karty, a nie było tak, nie tak, że te karty kolejne mogły być z czymś innym jeszcze zagrane. I to była chyba jedyna karta z Szczymon z Warlocka. Oczywiście to, no bo to zredukowanie drogich Shadow Spelli też było przyjemne dla Warlocka. Były jakieś podejścia do impów także, ale te impy chyba jakoś takie same z siebie, powiedzmy, nie były aż tak mocne. Trochę były grane, widziałem karty impowe w potem Sludge Warlocku, ale to tyle. Tutaj chyba nie będę tęsknił, przepraszam, oczywiście, i Rafam sam w sobie był także mocnym supportem do impów, ale to też chyba nie był jakiś bardzo problematyczny deck, bo jeden czy dwa board cleary radziły sobie z nim, więc wystarczyło grać trochę bardziej kontrolne deki. Nie było tak, że to było OP, przynajmniej z moich wspomnień tak wynika. Co dostał Warrior? Dostał support do Enrage Warriora, który wydaje mi się, że jakoś tak się prześliznął, bo ja dużo tego nie widziałem. Wydawało mi się, że dużo osób na nie narzekało na to. W pewnym momencie to był deck z naprawdę najwyższym winrate'em. Tam była kwestia taka, że po prostu było kilka pomysłów na Warriora, z tego co pamiętam. Jedni po prostu zeksperymentowali z czymś, inni z czymś. Mi się niemiło bardzo grało przeciwko temu Enrage Warriorowi, bo po prostu czułem, że
czego nie zrobię, to zaraz wyskoczą jakieś gigantyczne postaci i że prawie nie mam co zrobić po prostu z tym, o ile nie gram jakiegoś naprawdę kontrolnego deku. A nawet z kontrolnym dekiem to był problem. Bardzo, bardzo ciekawą kartą, znowu, jeśli chodzi o design, tutaj głównie jeśli chodzi o design, może nie o sam power level tej karty, była Remornia. Ten miecz, który najpierw atakował z Rushem, a potem się ekwipował nam jako broń i potem znowu się jakby wracał na stół i byliśmy jeszcze raz tym. Bardzo ciekawy removal, bardzo interesująca potem broń, bardzo ciekawa interakcja i za takim interesującym designem myślę, że jak najbardziej będę tęsknił. Nie wiem, czy za samą kartą konkretnie tą, ale za designem zdecydowanie. Z kart neutralnych nie wiem, czy tu jest coś takiego szczególnego, co... przepraszam. Aż czasami się zapomina, że Renatal jest w ogóle kartą niekorową, co nie? Renatal, absolutnie. Karta, która została znerfiona dosyć szybko po tym, jak została wydana, bo oryginalnie wyglądała jako 3×3/4. Ustaw wielkość swojego deku, jak i swoje zdrowie na 40. Teraz mamy wielkość deku na 40, zdrowie na 35. I to już powiedzmy jest trochę bardziej zbalansowane, ale no, nie wiem czy dla zdrowia, bardziej dlatego, że można było więcej fajnych kart wsadzić do deku, że nasz dek starał się czymś bardziej takim zróżnicowanym, ciekawym, interesującym, że można było... Przez długi czas pamiętam, że wiele osób chciało zobaczyć jakieś takie zmiany w maksymalnej liczbie kart, którą możemy grać w deku. I to była w końcu na to odpowiedź i Prince Renatal, który też uważam, że się fajnie, żeby został kartą daną wszystkim, żeby każdy mógł sobie z nią tak zaeksperymentować, nie trzeba jej craftować, mimo tego, że jest legendarna. Oj, to było fajne. Bardzo ciekawo też synergią był ten Murloc Holmes. Trochę mi się nie podobało w nim, że rozwiązaliśmy, że te trzy zagadki, które rozwiązywaliśmy, jeśli nie rozwiązaliśmy pierwszej, to już nie widzieliśmy drugiej i trzeciej. Przez co mogliśmy, wiecie, bardzo dostać od 0 do 3 kart, jakby różnica była dosyć duża w tym deku, w tym Murloku. Ja głównie grałem tę kartę, bo mi się odkryła z czegoś, więc jakby nie byłem przygotowany, nigdy nie zapamiętywałem tego, co faktycznie przeciwnik ma w otwierającej ręce. Pewnie gdybym grał tę kartę tak po prostu, to bym zawsze to pamiętał lub sobie nawet wręcz notował, żeby to o tym pamiętać, bo ta pierwsza zagadka stawałaby się wręcz trywialna, ta druga to było chyba jaką kartę ma obecnie chyba w ręce, a trzecia to jaką ma w deku, czy coś takiego. W każdym razie bardzo, bardzo ciekawa designerska karta, no i przepięknie, przepraszam, nawiązująca do samej tematyki tej natrii. Tutaj oczywiście jedna karta mi mignęła, ale tak, mówiliśmy już DJ Leże. Ser Denatrius, który z tego co pamiętam wcześniej się infuzował chyba jeden i potem dostał takiego lekkiego nerfa, od tego czasu jakoś bardzo nie był grany. Może jeszcze zanim ten... Sylvana wydawała mi się bardzo w porządku. 6 many zniszcz stronnika. To nie jest może słaby efekt, ale też nie jest aż tak potężny. No już ta opcja przejęcia kontroli była bardzo mocna, ale tutaj trzeba było aż 7 stronników wcześniej zapłacić. Przypomnijmy, że Infuse działa tylko jeśli ta karta jest w naszej ręce. Z małym wyjątkiem, bo jest chyba jakaś karta, która pozwala infuzować karty, które są... wydawało mi się, że coś takiego jest. O, to jest to, przepraszam. Które pozwalają naciągać te karty, nawet jak są w naszym deku, ale domyślnie to, czy ta karta musi być w naszej ręce, przez co te 7 to jednak jest, no, trzeba sporo zapłacić, albo grać tego po prostu w jakimś totemowym deku. Zanim przejdziemy do karty, do której oczywiście na końcu chciałem przejść, to jest też Steam Cleaner, który po latach wręcz okazało się, że jest przydatny. Chociaż on się też przydawał wcześniej, bo tutaj, to nie w Natrii, w... nie pamiętam z jakiego to jest dodatku, mieliśmy, o, Rivendara z Lich Kinga, do którego zaraz dojdziemy, i Steam Cleaner także bardzo dobrze odpowiada na tego Rivendara. Oczywiście Steam Cleaner także odpowiada świetnie na Jade Druida, który gdzieś tam na Wildzie się pojawia, więc zakładam, że Wildowi gracze też się bardzo cieszą, że taka karta powstała, bo ona jest bardziej uniwersalna niż ten wcześniejszy Skull Guys, coś takiego, 6×4/6 zniszczy wszystkie karty o koszcie 1 w obu dekach. Wracając natomiast do Natrii, no jest oczywiście ten także Teotar. Wiele osób narzeka strasznie na kartę, no bo to jest właśnie manipulowanie tą ręką naszego przeciwnika, ale to jest ciekawe manipulowanie, bo jednak my musimy dosyć też dużo oddać. To jest po pierwsze, 6×4/4 to jest dosyć duży koszt. Coś bardzo słabe są te statystyki. Co więcej, musimy oddać kartę faktycznie naszemu przeciwnikowi, więc nie zawsze to chcemy zagrać, to jest w jakiś sposób zbalansowane, no też nie będziemy całego naszego deku grali słabego, tylko po to, żeby wymienić jedną kartę z Teotara. No gdyby można było takich efektów więcej nastakować, to może byłby sens grania jakby słabych deków ze słabymi kartami, żeby wymieniać to te karty za karty przeciwnika, ale to miejsca nie miało. To po prostu kolejne kontrolne narzędzie, które mieliśmy. Chyba nic więcej tutaj, więc zostaje nam ostatni dodatek, z którym się pożegnamy. Paweł Wartas oczywiście to jest to szczególne, więc w to nie wchodzę, bo to jest stricte dla Warriora, tam jest o wiele więcej, przepraszam, dla Death Knighta, tam się o wiele więcej oczywiście zmienia, bo niektóre karty zostają w korze z Death Knighta, niektóre nie, niektóre mają jakieś tam adjustmenty. Zostańmy tutaj i
Oczywiście, ten nasz Lich King był momentem, kiedy w ogóle zobaczyliśmy tego naszego Lich Kinga. Wiele z tych kart nie... Pierwszy raz w ogóle się pojawiła w mecie i to był duży szok, ten cały system runiczny. Nie wiem, czy będę cierpił za kartami typu Lexandros, bo ile nie mam problemu z tym, żeby po prostu karty trójrunowe były mocne, tak jak na przykład ten Soul Stealer, który jest mocną, myślę, że kartą. 8 many zniszcz wszystkich stronników i jeszcze dostań korpsy za każdego i to jest jeszcze na postaci 5-5, które jest undeadem, to jest mocna karta. Mi się bardziej nie podoba jednak Aleksandros, bo nie lubię takich efektów do końca gry, albo takich efektów, które po prostu, wiecie, same, to jest jedna karta, która jest naszym win condition, która się po prostu dzieje przez dłuższy czas, bo ja nie lubię po prostu jako przeciwnik tej presji, że mój przeciwnik wystarczy, że teraz nic nie będzie robił, po prostu za jakiś czas wygra, bo to jest po prostu męczące. Jak już ma jakieś combo, to już niech chociaż zagra w jednej turze i mnie zniszczy. Poza tym chyba nie. Acolyte of Death. Ta karta chyba przez, nie wiem, czy była wcześniej grana, ale na pewno przeżyła jakiś swój taki renesans trochę później, jak wyszedł ten taki warrior oparty na trochę na plagach, czy to taki trochę trójkolorowy warrior, generalnie przeżyła jakiś swój renesans, tak to bym ujął. Jeśli chodzi o Demon Huntera, było tu jakieś podejście podobnie do Outcastów, ten Demon Hunter był faktycznie spoko. Unleash Fel było też fajną synergią dodającą, powiedzmy, do tej już sprzed wtedy dwóch dodatków synergii reliktowej, bo można było jakiś tam spell damage grać i ten Unleash Fel wtedy bardzo nas leczyło z tym lifestealem. Był ten Felerin, który oczywiście pozwalał nam to jakieś tam Outcasty, jakieś taką super, super tempo zagrać. Był designersko bardzo ciekawa karta. Duszokradzieżowa kosa, znowu ja powinienem tłumaczyć kartę tak swoją drogą, która na początku gry sprawiała, że pochłanialiśmy, jak tokolwiek brzmi, w sensie wciągaliśmy, powiedzmy, w tę kosę trzech różnych stronników z naszej talii i zostawialiśmy dusze ich, które pozwalały odkryć jednego z nich. To był bardzo fajny sposób, żeby obejść troszeczkę to ograniczenie, które Demon Hunter dostało w różnych kartach, które polegało na tym, że zrób coś tam fenomenalnego, jeśli nie masz stronników w deku. A jeśli bardzo chcieliśmy tak jakiś zagrać, to ta kosa była sposobem na obejście tego. I to była bardzo, według mnie, fajna mechanika, bo to oczywiście dusze były także spelami, więc nie było tutaj problemu. Bardzo, bardzo ciekawa mechanika. Za takimi mechanikami zdecydowanie ja będę tęsknić. Co można powiedzieć o druidzie, oprócz tego, że ciągle dostaje coraz to nowe karty. Unending Swarm to była ciekawa bardzo karta. Nie dlatego, że była grana, chociaż była pewnie też grana w Token Druidzie, ale dlatego, że była grana w Spell Damage Druidzie, tylko w takim bardziej podchodzącym pod jakieś OTK. Tutaj musimy spojrzeć na wszystkie karty, zobaczyć sobie neutralny w ogóle Spell Damage. I jak weźmiemy sobie, właśnie te karty neutralne, to patrzymy sobie na Kobolda, patrzymy sobie na Talnosa, na to, ewentualnie na to i wchodzimy sobie w druida i patrzymy, ile on ma faktycznie kart, które zadają jakieś obrażenia typu tutaj jest ta jedynka, przepraszam, jest oczywiście Living Roots, którym możemy zadać sporo obrażenia, jest oczywiście ten Moonbeam. To był taki właśnie przez chwilę OTK druid, co jest dosyć ciekawe, bo Unending Swarm pewnie było ideą tej karty raczej, żeby wskrzesić małych swoich stronników, ewentualnie jakieś drzewce, do których druid potem dostał bardzo duże wsparcie kartowe. A ostatecznie była gra na to w OTK druidzie. Ja nie jestem wielkim fanem deków OTK, więc nie będę zdecydowanie tęsknił za tą kartą. Nie wiem, czy za czymkolwiek tutaj jeszcze będę, dobrze, patrzymy na liczki. Chyba nie za bardzo. Potem chyba teraz jakiś czas temu widziałem jeszcze takiego druida, też takiego ala OTK, który grał tego Beatla i za pomocą Eonary jakoś sobie odświeżał manę i generalnie, wiecie, te 3 Beatle wpakował z szarżą, bo one mają szarżę, to jest kluczowe, nie rasza. I są kartami, które zadają 10 obrażeń, więc 3 takie Beatle i w zasadzie mamy OTK, ale to trzeba się, że tak powiem, nastarć. W Hunterze dostaliśmy troszeczkę do Arcane Huntera, ale też dostaliśmy kartę, która była dużym potem problemem. Ale tak, One Cost Spell, dzięki czemu mogliśmy bardzo łatwo dobierać Ricochet Shot czy parę innych rzeczy. Był oczywiście ten First Rider, do tego była absolutnie ta Conjured Arrow, też bardzo mocna karta. 2 many zadaj 2 lub 3 nawet obrażenia stronnikowi i jeszcze dobierz 2 lub 3 karty. To był kosmos. Też ta broń przez jakiś czas się pojawiała. To chyba jakoś bardzo za tym Spell Damage Arcane Hunterem nie będę tęsknił, bo jakoś tak też mi nie pasuje, jeszcze mówiąc, to Arcane do Huntera. Hunter to mi się kojarzy bardziej z bestiami, zadawanie obrażeń, ewentualnie jakieś pułapki. No i była oczywiście karta Faithful Companion, która przez długi czas po prostu wynosiła druida, Huntera na
Oj, mnie normalnie coś trafiało, jak grałem przeciwko temu, bo wtedy był jeszcze Selective Breeder za 1 i mogliśmy sobie wyciągać takie karty jak Hollow Hound, który był hakartą 6 many 3-6, a nie 4, tak jak teraz, więc on zbuffowany, to była gigantyczna postać, gigantyczny lifesteal. Mogliśmy sobie w ten sposób wyciągnąć Hydralodona, Banjozaura nawet, ponieważ mogliśmy też zbuffować go. Był też King Crush grany, co ciekawe, karta, która była z nami od początku w ogóle Hearthstone'a, a nie była, była bardzo, bardzo rzadko grana. Tutaj dostała jakąś synergię, no i oczywiście na sam koniec rzucaliśmy tu jeszcze piękną, ze swoją drogą, piękną animacją, ale bardzo mocną kartę, która wskrzeszała na koniec, to jeszcze był Mukla. Uj, tam się działo naprawdę z tym Hunterem. Kilka nerfów spowodowało, że dosyć szybko ta karta, ten deck spadł, też nie było kolejnego chyba do niego po prostu supportu, nie było kolejnych dużych bestii, które można byłoby tam grać. No ale Faithful Companion myślę, że teraz na Wildzie będzie mógł robić fajne rzeczy z dużymi bestiami. Znaczy już może oczywiście, bo to nie jest tak, że te karty dopiero czekają na rotację, ale teraz już tylko będzie można w Wildzie je grać, przynajmniej niedługo. Shadow of the Mice był bardzo ciekawym designem zaklęcia. Bardzo ciekawym, myślę, że bardzo pasującym do Rogue'a. To, że to jest właśnie jakiś taki cień, który przyjmuje różne kształty, różnych zaklęć w zasadzie co turę. Bardzo, bardzo ciekawy. Była to mocna karta zdecydowanie i to jest chyba nadal, ale też była, jakby nie patrzeć, ciekawa. Concoctions, do których dostał support nasz Rogue. Znowu były trochę zamkniętą synergią, ale były też po prostu zaklęciami, które robiły fajne rzeczy, co nie? I te różne spele za 3, które co ich było ogromną zaletą, mogły się mieszać, tak? Bo mogliśmy sobie zmiksować dwie ze sobą i wtedy z zielonej i czerwonej robiła się zielono-czerwona i mogły one mieć ten sam efekt. I do tego Potion Master Putrescide, znowu trochę zamknięta w sobie ta synergia, bo to jest tylko concoctions, a nie jeszcze, nie wiem, to nie jest po prostu do speli, bo na przykład to nie jest tak, że ten Ghoulish Alchemist obniża koszt następnego spela, tylko concoction, więc no z jednej strony to jest bardziej zbalansowane, z drugiej strony no trudniej jest to jakoś synergizować. To generalnie Rogue dostał, nie wiem, czy będę za tym tęsknił. Co ciekawe, Scourge Illusionist, który także wyskoczył znowu do mety z dodatkiem Badlandsów, ponieważ Drilly the Kid się pojawił, więc bardzo chętnie dobieraliśmy jako Water te postacie zagonią. I to też inne, dzięki czemu gwarantowaliśmy, że to nie dobierzemy sobie drugiego tego Scourge Illusionista. Co czyniło tę kartę mocniejszą, słabszą, zależy oczywiście na czym nam zależało. Szaman. Ojej, szczerze mówiąc to rzadko widziałem jakąkolwiek z tych kart. Znaczy widziałem większość z nich i było oczywiście podejście do takiego kontrolnego szamana właśnie z tym From the Other Side, które jeszcze niedawno było za 10 many, przez co też ciężej było to zagrać. Blight Blood Berserker kosztowało też chyba 8 jeszcze przed chwilą. To przyzywało, z tego co pamiętam, to nie miało chyba Reborna jeszcze przed chwilą i przyzywało postać 5-5 z tego co pamiętam, więc nie możemy trochę patrzeć na te karty obecnie, ponieważ przez większość ich jednak żywotności, życia w standardzie były one w o wiele gorszej sytuacji. Rutgil na pewno był grany, ponieważ dawał po prostu wszystkim minionom, na szczęście minionom, a nie murlokom na przykład. Jakby dawał tylko murlokom, to by było pewnie ciężko tak łatwo sterygizować z jakimś totem szamanem, a tak to był jak najbardziej w stanie robić cuda. Mi się strasznie podobał Overlord Drakuru, bo to była karta generująca ogromne value, bo atakowaliśmy tego miniona i jeśli go zniszczyliśmy, to przyzywaliśmy go po swojej stronie. To było naprawdę, naprawdę mocne. Gdyby do tego jeszcze to miało lifesteal, to pewnie byłoby grane, ale tak to na 9 many to jednak jest dużo. To jednak jest dużo. Jak przeciwnik też nie ma jakichś dużych rzeczy na stole, mam jakiegoś nieprzyjemnego taunta, to no, różnie to wychodzi. Ale właśnie z takimi rzeczami jak From the Other Side, to można było jakieś synergie budować. Nie były one jednak popularne. Mi trochę brakuje tego, że ten Control Shaman nigdy jakoś tak się nie wybił, a próbował. Oj, w Warlocku chyba najbardziej będę mało tęsknił za... Ojej, jak ja widzę po prostu Amorphous Slime, jak ja widzę Infantry Reanimatora. Jeszcze tego Darkana to bym przeżył, bo ten Darkan oczywiście miał świetną synergię z tym reanimatorką. Tak, graliśmy to, potem wskrzeszaliśmy go sobie, albo odrzucaliśmy go i od razu przyzywaliśmy w turze tam szóste, jak to się stridowało. To combo jeszcze bym przeżył. Ale ta karta... Ojej... Trudno chyba jest designerom... Jak zaprojektują kartę i strasznie by chcieli, żeby ona po prostu nie została zbanowana. To jest jakby Tadius, jedynym rozwiązaniem, jakie widzę na tę kartę, po prostu było zbanowanie. Ta karta dostała, nie wiem, 2-3 razy chyba nerfa? Ona na początku sprawiała chyba, że nasze karty na przemian parzystym i nieparzystym koszcie kosztują 1, potem, że kosztują 4 mniej, ale nie mniej niż 1, teraz 2 mniej. Taki masowy mana cheating, jakby to nie byłoby problemem, no bo Tadius sam w sobie, nie wiem czy był problemem.
problemem było to, że można go po prostu za wcześnie było wyciągnąć. I tutaj wracając jeszcze do Natri, z tego co pamiętam, chyba, przepraszam, nie za 5, tylko będziemy szukać za 3 w druidzie. Hedge Maze w połączeniu z tym Womperem pozwalał właśnie dobrać innego Defratel Miniona. Za pomocą jego dobieraliśmy, to będzie już Lich King, za pomocą niego dobieraliśmy Flesh Behemota, który to dobiera nam innego undeada, czyli Thaddeusa, i mogliśmy w ten sposób w cudzysłowie cheatować mnóstwo many. Masowy mana cheating to jest problem i to trzeba o tym mówić, trzeba to zaznaczać, żeby jak ja widzę, że jakieś nowe pomysły w tym nowym dodatku też Wizbank Workshop się pojawiają na taki w zasadzie grube, że tak powiem, tworzenie many znikąd, to zawsze się po prostu źle kończy. To był zawsze problem z druidem, że on był w stanie tę manę sobie po prostu wytwarzać znikąd, rampować, no bo rampowanie to jest w zasadzie wytwarzanie many znikąd i to zawsze powodowało duże problemy. Dlatego nie będę tęsknił za Thaddeusem, nie będę tęsknił za tym, mimo że to mogła być według mnie fajna karta, to też mogła być fajna karta, Darkhand też był fajnym sposobem na to, żeby się trochę uleczyć jako Warlock, a jednak te obrażenia często dostawaliśmy, no masz Hero Power zadaje te dwie karty. Wiem, że Soul Barrage z kolei, to jest ciekawa karta, która w standardzie chyba w ogóle nie była grana. Ten Discard Warlock, nie wiem, czy przez chociaż moment w standardzie tym od Sunken City był grany, ale na Wildzie podobno to robi takie cuda na kiju, że aż strach się bać. Od razu powiem zdecydowanie, to jest karta, za którą ja chyba najmniej będę tęsknił. Tak jak mieliśmy tego Skull Teachera na jednym stronie spektrum, gdzie po prostu będzie mi brakować tej karty i trochę sentyment mam do niej wręcz, tak Thaddeus, proszę nie. Jeżeli przejdziemy jeszcze do neutralnej, warto zerknąć na Warriora. Tutaj były dwie karty, które były strasznie ciekawe. Mnie strasznie denerwowały swoją drogą, ale były strasznie ciekawe. Asvedon the Grandshield, który pozwala nam rzucić kopię zaklęcia ostatniego rzuconego przez oponenta. I to była bardzo ciekawa karta, bo zmuszała trochę oponentów, którzy lubili sobie rzucić zaklęcia jakieś takie droższe, szczególnie takie, które nie za bardzo mogą zrobić nam krzywdę. W sensie to nie jest Fireball, który ojej, może na przykład walnąć w jakąś naszą postać, naszą twarz, ale nie wiem, jakieś duże... O, na przykład Arcane Defenders, który także doszło z tym... Jak się ominęliśmy tego w Lich Kingu, tego maga. W każdym razie, jak Arcane Defenders, które doszło w tym... Ej, w ogóle coś przeskoczyłem tę kartę, chyba takie coś czuję, bo nie patrzyliśmy w ogóle na maga. Zaraz wrócimy do niego, spokojnie. Arcane Defenders na przykład, które możemy sobie rzucić właśnie za tego kolesia zatrzymany, to był kosmos. Ja się strasznie dziwię, że ten Disruptive Spellbreaker nie pojawił się częściej, bo jednak odrzucenie karty w ręce naszego przeciwnika, 5 many, 4, 6 i to co turę w zasadzie, to brzmi kosmicznie, a ja to widziałem dosłownie kilka razy. Może dlatego, że po prostu Warrior dostawał mnóstwo innych archetypów i to jakoś tam bardzo do niego nie pasowało. Też ten Tori Belor, który z jakimiś innymi Fire Spellami i jeszcze Enrage'em także bardzo dobrze działał. Ja bym chciał zobaczyć trochę więcej tych kart. Ja bym ją bardzo chętnie grał, szczególnie w mecie, w której byłoby dużo spelli. Nie wiem, czy mi się podoba sama ta mechanika, ale to jest na pewno ciekawa mechanika, bo jednak to tak sprawia, że Warrior jest tym jakimś takim... No właśnie spellbreakerem, tak? Łamaczem zaklęć, kimś, kto jakby tak kontruje stricte zaklęcia. Co jest dosyć ciekawe, bo w sumie póki co nie mieliśmy jakiejś takiej klasy, która otwarcie by, powiedzmy, jakąś taką w cudzysłowie wojnę zaklęciem robiła. Ale też dostaliśmy tego Silver Fury Stalwarta, który też w jakimś sensie kontruje. Teraz już by miał pewnie słówko kluczowe Elusive, bo takie właśnie dojdzie z nowym dodatkiem, z nową rotacją. Warrior też dostał dużo, tutaj była karta nawet nerfiona, bo ten Tori Belor wcześniej był 4 many 4-4, teraz stał się 4 many 4-3. Generalnie Warrior nie miał na co narzekać, bo był Enrage Warrior, był ten Warrior właśnie z taki Fire Spell Warrior, jeśli tak można nazwać. Teraz mamy Bran Warriora, wcześniej był Odin Warrior. Działo się w tej klasie i naprawdę ta klasa, wow, była wysoko. Ale może to było też zbalansowanie tego, że wcześniej jeszcze, w sensie przed tymi wszystkimi deckami, które ja wymieniłem, czy może między nimi, Warrior nie dostawał jakiegoś dużego supportu? No nie wiem. Coś my tu pominęliśmy. A, Maga pominęliśmy. Tutaj Arcane Worm i może trochę Prismatic Elemental, które pozwalały to nam karty rzucać. Znaczy, bardzo dobre kombo miały, krótko mówiąc, Sif, ale Sif przyszła o wiele, wiele, wiele później. Co ciekawe, Energy Shaper, po tym jak został zmieniony przed chwilą dosłownie, bo on wcześniej był chyba 3 many 3-4 i on zwiększał koszt o 2, tak mi się wydaje, a nie o 3, ale mogę się teraz mylić, mam nadzieję, że tego nie mylę. Teraz już za 3 stał się kartą w miarę grywalną i ten mag właśnie taki z zaklęciami jest jak najbardziej grywalny. Trochę trudno jest na niego narzekać, bo wszyscy wiemy, że dosłownie za chwilę tego deku nie będzie, tak, bo właśnie stracimy tego Energy Shapera, mnóstwo tam innych rzeczy. Ja tutaj zdecydowanie będę tęsknił z Romafem, bo Romaf to był taki Yogg-Saron, ale taki Yogg-Saron, na którego mieliśmy pewien wpływ, prawda? Bo jednak my wybieraliśmy, jakie karty rzucamy i mogliśmy rzucać takie karty, które nie zrobią nam krzywdy, typu Arcane Defenders. Oczywiście w tej samej mecie nie da się zapomnieć, że była karta także bardzo fajna, jeśli kilka razy rzuciliśmy Cold Case, bo to było i leczenie, i coś na stół.
mnóstwo AOE oczywiście, więc Dromaw miał duże szanse na to, że skliruje, ale i tak jakoś nie był dużo grany. Ja go grałem, przez chwilę taki właśnie random spell mage właśnie z tym Terreality i też strasznie chciałem zagrać Light Show Mage, czyli... Oj, Light Show to jest nawet nie będę z jakiego dodatku. Light Show to jest karta trzymana. O, tutaj. Z Festiwalu Legend. To dopiero później przyszło, oczywiście, ale która zadaje dwa obrażenia. Przepraszam, dwa razy rzuca te dwa, powiedzmy, snopy światła, które zadają dwa obrażenia. I za każdy Light Show, który rzuciliśmy w tej grze wcześniej, rzucamy jeden dodatkowy. No, co pozwalało nam, wiecie, kilka razy rzucić to i potem jeszcze to jakoś kartę zduplikować i robić jakieś fajne rzeczy. To jakoś się nie udało. Tutaj pewnie ten Vexalus też by pomagał, bo ten Light Show to jest Arcane Spell, nie Fire Spell, to jest Arcane Spell. Ten Vexalus może by się jakoś przydał, ale znowu to był taki dodatek, w którym mag dostał dwie karty legendarne i nie za dużo z jakąkolwiek z nich można było coś zrobić, co było trochę przykre, ponieważ jak spojrzymy sobie na dowolną inną klasę, nie wiem, weźmy Huntera, to tutaj ten Halduron był jak najbardziej grywany, to jak najbardziej było grane. Na Paladyna, jak spojrzę na legendarne, to ja się nawet boję. A na Chronos był przez chwilę grany, Purator jak najbardziej jako card draw. W Priście, jak spojrzymy na legendarne, to było grane przy kontrolbiście non-stop. To było też grane w Undead Priście jak najbardziej. No a Mag dostał właśnie... Ja trochę będę narzekał na Maga, ponieważ on nie dostał dobrego supportu, ale potem dostał Sif i z kolei się zrobił Sif. Całe nasze dzisiejsze spotkanie jakby było budowane, żebym mógł ten żart powiedzieć. Jakby spotkaliśmy tylko po to, ja nie chciałem wcale mówić karty, chciałem po prostu dojść do tego momentu, więc tutaj możemy już skończyć. Słuchajcie, ale był tak, jeszcze Paladyn, którego nie przeszliśmy, bo jakoś tak przeskoczyłem od razu do Rogue'a, tak? Bo jakoś tak mi się klasy zlały. Paladyn, tutaj też mnóstwo, to było grane, to też mi się już niedobrze robiło od tego, bo to non-stop było grane, to też było grane, ta karta była grana z tym całym early game'em Paladyna, to było grane, póki nie został po prostu wyparty ten taki pure Paladyn, tak to nazwijmy, czyli bez kart neutralnych, czyli czysto paladynowy paladyn, póki to nie zostało wyparte przez tam nowe pomysły na paladyn, jakieś excavate i inne cuda, to było jak najbardziej grane. Mnóstwo tych kart w paladynie, ja nie będę za tym tęsknił, podobnie jak z tą kartą 1 mana 2-1. Po prostu paladyn przez długi czas mety strasznie mocny, nie da się tego innym tonem, z inną intonacją powiedzieć, strasznie mocny, to jest jedyne sformułowanie, jakie można powiedzieć o paladynie i był to przez długi czas. I to było właśnie przez te po prostu bardzo, bardzo mocne pojedyncze karty, których było dużo, w sensie były pojedyncze, o co się chodzi o to, że pojedyncze, że jakby one nie wymagały jakiejś dodatkowej synergii, tak? Sanguine Soldier pasuje do każdego deku. To pasuje do każdego deku, gdzie mamy stronników z małym atakiem. A mieliśmy Sanguine Soldiera, mieliśmy jeszcze tam parę innych za jeden, już nawet nie chcę mi się tego wymieniać, bo się troszeczkę zbiera. W Lich Kingu dostaliśmy także bardzo ciekawy nowy archetyp dla Priesta. Priesta, który swoją drogą ja pierwszy raz po przerwie właśnie wbiłem legendę, czyli właśnie tym Undead Prieście. Z Rotting Necromancerem, z tym Undeathem, z Mind Eaterem, z Mind Seerem. Ja także grałem tam Animate Dead. Nie grałem Basalefa, co było ciekawe, co na pewno sprawiało, że mój deck był o wiele, miał niższy win rate niż mógłby mieć, ale i tak tę legendę się udało kiedyś to dobić. Oczywiście Sfalna, nie da się nie wspomnieć o tej mega potężnej karcie, która permanentnie dodawała nam spell, który pozwalał odkrywać kolejne shadow spele, wśród których naprawdę były mocne rzeczy, no bo na przykład kanibalizacja, mimo tego, że nie kojarzy się w sumie z shadow spellem, bo to jest w sumie leczenie w zasadzie, ale też zniszczenie, więc może dlatego, ponieważ mogliśmy odkryć takie karty, to ta Sfalna była bardzo, bardzo długo grana. To robiliśmy, Warlocka przerobiliśmy, no to karty neutralne jeszcze tylko nam zostały. Ja się cieszę, że ten pakiet już undeadowy, w sensie te trzy karty, konkretnie te trzy karty, bo teraz jak graliśmy dowolny agro undead deck, to po prostu trzeba było włożyć, jakby nie było innego early game'u undeadowego lepszego. Bardzo mocna karta i świetna synergia do tych pozostałych dwóch, nic więcej. Do tej dwójeczki jeszcze dojdziemy, spokojnie, ja nie zapomniałem. Tutaj chyba nic więcej ciekawego nie było. Enchanter był bardzo interesującą kartą. Ja to przez chwilę grałem w jakimś losowym deku maga i naprawdę miałem ciekawe rezultaty. Tam można było naprawdę fajne rzeczy zrobić z tym Enchanterem. I mnóstwo było fajnych komb, bo to można było i Hero Power zadawał więcej obrażeń, i można było poprawić trady, i to można było z jakimś AOE zagrać. Bardzo fajna karta. Nerubian Vizier, który też był bardzo długo grany, szczególnie wtedy, kiedy mieliśmy... jak to nazwać, mieliśmy te no, mniejszą pulę kart, tak? To jest podobny, powiedzmy, problem, czy zaleta, czy wada, nie wiem, tej karty, i co inne karty, które mają, które zależą po prostu od pozostałych tutaj w szczególności zaklęć, które są w mecie. Teraz jak mamy ich bardzo dużo, to już odkrywanie losowego zaklęcia nie zawsze jest takie dobre. Ale obniżenie jego kosztu 2 było bardzo fajne.
Ciekawym podejściem do mety był kiedyś, jak w Control Prixie był ten Plague Spreader. To był bardzo taki znowu interesujący efekt tego denializmu, nie wiem, czy tak można powiedzieć, tego jakiegoś takiego ograniczenia swobody naszego przeciwnika, ponieważ mogliśmy mu w ten sposób, tak jak Dirty Ratem, wyciągnąć jakąś kartę, tak zamienić jakąś kluczową jego kartę na Plague Spreadera, który potem zamieniał nam, potem my zamieniliśmy i tak dalej to się toczyło. Rivendar był także ciekawym win condition przez jakiś czas grany w kontrolnych deckach. To powiedziałem, że już nie będę za tym, nie będę absolutnie za tym tęsknił. To była ciekawa karta, którą swoją drogą można dostać za szczególny achievement, a była grana w wielu deckach, więc trochę się trzeba było postarać. To jest achievement, który wymaga od nas, żebyśmy tam ileś obrażeń zadali enchanterem. Jak zadamy ileś tam tych obrażeń za pomocą enchantera, jakby tych dodatkowych dzięki enchanterowi, to wtedy dostaniemy tego Lorda Maratherona. Warto jeszcze wspomnieć, czekajcie, bo tutaj jedną kartę ominąłem specjalnie. Dwie nawet. Bolot Frost Whisperer, czyli największy problem priestów, którzy grają Tytana, czyli wszystkich praktycznie priestów, żeby tylko nie przyzwać tego losowego stronnika za 6 many i po prostu, że tak powiem, nie odebrać sobie gry. Sunwell było ciekawym podejściem, to był chyba pierwszy legendarny spell. Nie, może kłamie, jeśli mówiąc, że to był pierwszy legendarny spell, ale pierwszy legendarny spell neutralny chyba, tak mi się wydaje? Ciekawy sposób na wygenerowanie value, potem jakoś niedługo grany. Karta, za którą ja absolutnie nie będę tęsknił, Abyście zapytali mnie dosłownie przed minisetem, czy będę tęsknił za Astalorem, powiedziałbym, że absolutnie, że uwielbiam tę kartę, ona jest super, bo jest uniwersalna, bo daje nam dobrą turę drugą, piątą w sumie, ósmą, później ósmą na inny sposób, możemy zagrać tyle Astalora i w dziesiątej mamy ogromny board clear, ewentualnie obrażenia. To była, z tego co pamiętam, to jest najczęściej grana karta neutralna wszędzie. Neutralna, we wszystkich dekach to się pojawiało. To była po prostu bardzo solidna karta. To, co mi absolutnie obrzydziło Astalora, no to jest to, co Bran z nim zrobił. To się Astalor sam w sobie jest okej kartą, jest zbalansowany fajnie, ale w momencie, kiedy ten okrzyk bojowy się dzieje dwa razy i nie możemy nic z tym zrobić praktycznie, bo nawet Dirty Rat już nie pomaga, wyciągniemy tylko jednego Astalora, ale potem się zrobi kolejny. Jakby z jednego Astalora dwójki dostajemy dwie piątki i z każdej z tych piątek dostajemy jeszcze, w sumie dostajemy, wiecie, w pewnym momencie nasz przeciwnik jest w stanie grać te ósemki Astalor po Astalorze i każdy z nich zadaje nie 14, tylko 28 obrażeń. To jest po prostu paskudne. To się po prostu nieprzyjemnie przeciwko czemuś takiemu gra. I to jest jedyna rzecz, która mi niestety na sam koniec, bo przez długi czas to była naprawdę fajna i bardzo podobająca mi się karta, ale trochę mi obrzydziło tę kartę. I tak jakbym dosłownie jeszcze przed ostatnim minisetem powiedział, że mega będę tęsknił za Astalorem. Szkoda, że nie zostaje w naszym korsecie. Biorąc pod uwagę, do czego ma dostęp teraz Warrior, dobrze Astalor, że cię nie będzie, bo już ile można. Moi drodzy, podzielcie się ze mną w takim razie wrażeniami, na czym wy będziecie szczególnie tęsknić, albo wręcz przeciwnie, na czym nie będziecie tęsknić, cieszycie się, że te karty już więcej w standardzie nie zobaczymy, no chyba, że jakieś tam zmiany korowe będą, ale już na pewno nie w najbliższym czasie. To było moje bardzo subiektywne podejście i... I tą chwilą ciszy będę wyrażał mój sentyment do tej karty, do Skull Teachera. Szkoda wielka, że tej karty już nie zobaczymy. A póki co. Dziękuję wam bardzo serdecznie. I do zobaczenia.